Dzień dobry, witajcie. W mocnym poniedziałku przedstawiam Wam trzeci smak w mojej serii Bon Ton. Jest to tradycyjna wódka, tym razem o smaku kwaśnicy. Jak wiadomo, kwaśnica jest zupą. Pierwsza wódka, która się ukazała w tej serii, była o smaku żurku, druga o smaku śledzia. Natomiast jeśli chodzi o to, jak przygotowaliśmy tą wódkę, bo to na pewno jest dla Was interesujące. Mianowicie kapusta zamiast tradycyjnemu kiszeniu została poddana fermentacji po zmieszaniu z zacierem żytnim. Dodaliśmy do tego przyprawy charakterystyczne dla kwaśnicy, czyli do kwaśnicy jako dla kwaśnicy jako zupy, czyli na przykład pieprz majeranek, dodaliśmy liście laurowe, ziele angielskie, kminek, ale też troszkę czosnku, troszkę cebuli. Nie ma tylko mięsa, wiadomo, że kwaśnica powstaje na boczku surowym, na boczku wędzonym. To jest alkohol w 100% wege. Powiem Wam, że z mięsem w ogóle nie ma sensu eksperymentować, bo po fermentacji, po próbach destylacji daje po prostu obrzydliwy, wstrętny zapach i smak, więc wszystkie te alkohole, które będziemy robić, będą bezmięsne. No, może jedynym wyjątkiem była wódka o smaku wędzone śledzi, gdzie rzeczywiście śledzie były ukiszone i uwędzone. Moc w tym wypadku 46%. No i zapach jest po prostu taki, jaka powinna być kwaśnica zupa, czyli jest kwaśny, ale jak powąchamy, to jest takie troszeczkę wrażenie wędzonki, które zawdzięczamy temu, że mąka żytnia też została troszeczkę uwędzona, więc nie ma wprawdzie boczku, ale takie wrażenie troszeczkę wędzenia jest. Jest w zapachu aromatyczny pieprz, jest ziele angielskie, jest taka podsmażona cebulka i to wszystko znajdziecie też w smaku. Jest w tym smaku taki zakwas chlebowy, są nuty mączne, finisz jest bardzo długi, jest w nim dużo takiej kapusty, może troszeczkę słodszej niż tradycyjna kapusta kiszona. No tutaj, tak jak mówię, nie kisiliśmy tej kapusty. Jest ziele angielskie, jest pieprzność, jest bardzo pełny, bogaty finisz. No i mam nadzieję, że będzie Wam smakować mój trzeci smak. Natomiast chciałbym troszeczkę zmienić zasady naszych poniedziałkowych konkursów, bo pisaliście do mnie, że kiedy konkurs jest taki, że kto pierwszy odpowie, ten wygrywa, to właściwie nie ma sensu już pisać jako ten drugi, że zwykle ta nagroda natychmiast znika, więc dajmy sobie teraz tydzień, dajmy sobie czas do niedzieli. Proszę Was, żebyście pod tym filmem na YouTube w formie postów, w formie komentarzy pisali, jakiej byście chcieli kolejnej wódki w serii Bon Ton, jaki smak byście proponowali. No a ja wylosuję nagrodę spośród tych najciekawszych pomysłów, a może nawet któraś z tych wódek w przyszłości powstanie. Nagrodą będzie sampel trzeciej już edycji mojej debiutanckiej wódki o smaku żurku. Tym razem zabutelkowaliśmy wódkę o smaku żurku z mocą 50,5% i powiem Wam, że chyba jest najlepsza z tych dotychczasowych edycji. Dziękuję.